Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, z tej strony Kamila Ślusarz i Zuzanna Szczepańska. I dzisiaj poprowadzimy dla Was audycję Przystanek Kraków. Pewnie każdy z nas kojarzy takie miejsce na mapie Krakowa jak Zabłocie. Ale nasze skojarzenia z nim będą zupełnie inne niż naszych dziadków. Skąd wynika taka diametralna różnica? Wynika to z tego, że Zabłocie było dawniej bardzo przemysłową częścią dzielnicy Podgórza. Dziś jednak na myśl przychodzi nam jako idealne miejsce dla turystów. Ale właśnie od tej strony przemysłowej historia Zabłocia jest mało znana, a bardzo ciekawa i warta uwagi. Dlatego chciałybyśmy tą audycją przybliżyć Wam jej dzieje. Zabłocie to naprawdę ogrom ciekawej historii w jednym małym miejscu. A ja znam nawet kogoś, kto może nam o tym opowiedzieć jeszcze więcej. Przed nami wywiad z prezesem Stowarzyszenia Podgórze.pl Pawłem Kubisztalem. Jest on także fotografem, dziennikarzem, a co najważniejsze, mieszkańcem Zabłocia. Zapraszamy do wysłuchania. Prowadzi pan Stowarzyszenie Podgórze. Czy możemy o nim dowiedzieć się czegoś więcej? Stowarzyszenie Podgórze.pl powstało właściwie w 2002 roku, najpierw jako strona internetowa. Pewnego dnia właściwie zobaczyłem, że taka domena podgorze.pl jest wolna i powstała taka strona, która miała informować o Podgórzu, pokazywać prawą stronę Wisły jako miejsce ciekawe, atrakcyjne i przyjazne mieszkańcom. Po kilku latach problemem stała się kwestia Fortu Świętego Benedykta, któremu groziła ogromna 16-metrowa nadbudowa. I nasza grupa ludzi, która się wtedy zawiązała, właściwie kolega ciągle wspomina, że poznaliśmy się jak pierwszy konkurs był na stronie podgorze.pl w 2003 roku i się właściwie od tego czasu znamy. No bo ludzie się zaczęli gromadzić wokół strony, zaczęli pisać maile, zaczęli dzwonić, zaczęli się kontaktować i kilka lat później założyliśmy stowarzyszenie. Po długich, długich dyskusjach, jak się ono powinno nazywać, uznaliśmy, że skoro strona się nazywa podgorze.pl, to stowarzyszenie się powinno nazywać właśnie tak, podgorze.pl i tak zostało. Jesteśmy stowarzyszeniem, które wzięło nazwę od strony i jakby strona była początkiem spotkania tych wszystkich ludzi, którzy stowarzyszenie zarejestrowali. I od 2000, żebym nie skłamał, 5, jesteśmy formalnie zarejestrowani jako stowarzyszenie. No i tak się składa, że co 3 lata mamy wybory prezesa i co 3 lata niestety ciągle mnie wybierają tegoż prezesa, więc jest 5-osobowy zarząd, ale ja jestem prezesem. Tak. Czym się zajmujemy? No dziedzictwem, pokazywaniem prawobrzeżnego Krakowa, miejsc tutaj ciekawych, odkrywaniem ich, też troską o dziedzictwo, kwestujemy na cmentarzu, odnawiamy nagrobki, pokazujemy miejsca znane i nieznane podczas dni otwartych drzwi, przypominamy historię liberatora, który spadł na Zabłociu, opowiadamy o historii obozu pracy służby budowlanej w Libanie, który był zapalany tam znicze. Spotykamy się na kopcu Kraka 21 czerwca o wschodzie słońca, żeby się zachwycić wschodem słońca. 4:15 dobra pora, żeby rozpocząć najdłuższy dzień w roku. Wydaliśmy przewodnik po Podgórzu, który już miał chyba 3 czy 4 edycje, jedną angielską. Po Zabłociu jest teraz druga edycja, w zeszłym roku wydana. Widokówki, podgórskie gadżety, magnesy z podgórskimi motywami, podkoszulki, inne rzeczy. Wszystko, co Podgórzu jest bliskie i fajne. Przekonujemy, że prawa strona Wisły jest równie ciekawa, jak nie ciekawsza niż druga strona. Trochę tak kultywujemy też tradycję wolnego królewskiego miasta Podgórza, które kiedyś było odrębnym miastem i do 1915 właściwie było 1/5 wielkości obecnego Krakowa, prawda? Wiadomo, było mniejsze, ale miało swoje atrakcje, nie wiem, pierwszą kobietę honorowego obywatela miasta, to właśnie w Podgórzu 100 lat wcześniej niż w Krakowie, najstarszy komunalny cmentarz, to tu nie Rakowice, tylko ten naprzeciwko Stary Podgórski. Elektrownia 5 lat wcześniej niż w Krakowie. Takie małe osiągnięcia Podgórze miało i tym się szczycimy i chwalimy. A skąd się wzięła nazwa Zabłocie? No właśnie. Kiedyś Wisła płynęła mniej więcej tak jak płynie, ale nie do końca. Były to rozlewiska i po drugiej stronie było po prostu błota. I stąd się pojawiła nazwa Zabłotami, która z czasem się stała Zabłociem. I właściwie od średniowiecza w przekształconej formie taka nazwa funkcjonuje. Zabłocie właściwie od zawsze, od wtedy było. Najpierw należało do miasta Kazimierza,
było też takie miasto kiedyś, dziś dzielnica. Natomiast w 1784 roku, kiedy powstało miasto Podgórze, wolne królewskie miasto Podgórze, założone przez Józefa II, Zabłocie weszło w skład Podgórza, miasta Podgórza. I od tego czasu właściwie powoli stało się idealnym miejscem dla lokowania przemysłu. Tam powstawały tutaj najpierw cegielnie, fabryki produkujące właściwie wszystko od mydła, od wyrobów przez wyroby metalowe, fabryki, nie wiem, fabryki potem podzespołów elektronicznych już po II wojnie światowej. Tutaj była rzezalnia miasta Podgórza, czyli właściwie rzeźnia. Miasto Podgórze miało swoją osobną rzeźnię. Właściwie druga połowa XIX wieku to jest taki systematyczny, ale dość gwałtowny wzrost znaczenia Zabłocia jako przemysłowej części Podgórza. Wtedy pojawiła się tutaj kolej, a wkrótce potem powstała odnoga i osobna stacja kolejowa, tam gdzie dzisiaj jest Park Stacja Wisła. On się nazywa Park Stacja Wisła, bo tam była stacja najpierw Podgórze Wisła, potem Kraków Wisła, potem ta linia została zlikwidowana, ale wtedy na przełomie XIX i XX wieku posiadanie w sąsiedztwie linii kolejowej było po prostu kluczowe. Jeżeli ktoś produkował jak młyn ziarno, gdzie dzisiaj są lofty, chleb czy mielił mąkę, no to dostawa tego koleją była po prostu kluczowa. Tak samo wyroby metalowe, fabryka Goreckiego i fabryka wódek Krakus, Huta Szkła. Wszystkie te przedsiębiorstwa korzystały po prostu z linii kolejowej, która dojeżdżała do stacji Zabłocie i odnóg, które prowadziły do każdej z tych fabryk i po odnoga, która prowadziła potem do Krakowa Płaszowa, do stacji kolejowej i po prostu w świat te produkty mogły wyruszać. Także przełom koniec XIX właściwie do czasu połączenia z Krakowem do 1915 to była taka, tak się mówi, że Zabłocie było tą lokomotywą przemysłu, które wprowadziła Kraków cały już potem po połączeniu jakby w XX wiek, taki wiek przemysłu, bo rzeczywiście w Podgórzu było więcej fabryk niż w Krakowie. Mimo że Podgórze było 1/5 wielkości Krakowa, to on stało przemysłem, a stało głównie przemysłem po prostu na Zabłociu. Dziś te nazwy ulic tam, Ślusarska, Przemysłowa, to wszystko wynika właśnie z tego, że były tam fabryki. Ich powojenny rozwój jakby trwał, jak już sięgając dalej po II wojnie światowej, te fabryki właściwie się rozwijały, tam powstawały Telpot, dziś nazwa prawie zapomniana, ale kiedyś gigant na wszystkie tutaj kraje Europy Wschodniej. Wawel miał jedną ze swoich fabryk, również tam produkowano Pischingery, potem wafle, fabryka Goreckiego, fabryka, która produkowała wyroby metalowe. Dzisiaj, nie wiem, idąc na Skałkę, brama na Skałkę jest wykonana tutaj w tej fabryce. Jadąc na Giewont, ten krzyż na Giewoncie jest też wykonany tutaj. Mnóstwo rzeczy, które powstały, które jest ciągle obecne w Krakowie, powstały tutaj w fabrykach. Też były tam składy budowlane, gdzie po prostu bardzo często w kamienicach jest Jan Gudzicki, taki szyld na płytkach. To nie jest pan, który produkował te płytki, tylko to jest pan, który przy ulicy Zabłocie miał swój skład i po prostu można było przyjść i zamówić z dowolnej europejskiej fabryki płytki i po prostu te płytki on sprowadzał, montował i upamiętniał się swoją malutką tabliczką, że to jest po prostu jego produkcja. Rozwój Zabłocia trwał właściwie do końca XX wieku. Wtedy nagle się okazało, że ten przemysł w centrum miasta tak naprawdę, bo Zabłocie się stało bardzo blisko centrum. Nagle centrum dotarło tutaj. Poza tym były to atrakcyjne tereny też ze względu na sąsiedztwo Wisły. Każdy by chciał mieszkać nad Wisłą, blisko centrum i te fabryki zaczęły z czasem się po prostu wyprowadzać. Z czasem okazało się, że fabryka Schindlera, która była Telpodem przez właściwie wiele lat, stała się po filmie też fabryką Schindlera, pojawiła się pierwsza tablica, że tutaj była Oskar Schindler ratował Żydów, potem pojawił się pomysł stworzenia tam muzeum. To też był jeden z takich no, lokomotyw rozwoju Zabłocia, że ta fabryka stała się tak atrakcyjnym punktem na mapie Krakowa dla turystów. Powstał Mocak, taka decyzja nie do końca, przynajmniej moim zdaniem, słuszna, ale tutaj na Zabłocie przeniesiono, znaczy powstało tutaj Muzeum Mocak. Rozważano wtedy lokalizację, czy dworzec główny w Krakowie, który wiadomo było, że był zbudowany podziemny i ten dworzec mógł się stać taką siedzibą, ale no właściwie mówi się, że Mocak jest w fabryce Telpod, ale to właściwie wszystko zostało wyburzone, została nowa siedziba dla Mocaku powstana. W budynku administracyjnym właśnie jest oddział Muzeum Krakowa, fabryka Schindlera i wszystkie z
czasem wszystkie budynki poprzemysłowe zostały po prostu wyburzone i tego zabłocia przemysłowego, jakby tak dobrze poszukać, to z trudem można, moim zdaniem, odszukać naprawdę bardzo niewiele przykładów. Wspomniane Młodziarno, w którym my jeszcze jako stowarzyszenie na początku 2000 lat organizowaliśmy nasze wydarzenia, inaugurację Dni Otwartych Drzwi, gdzie po prostu wszystko pachniało mąką i wszystko było oryginalne. To prawda, strach było wejść czasem, ale generalnie dostaliśmy klucze, więc tam sobie buszowaliśmy. Dziś jest to po prostu zmienione, no ta słynna zjeżdżalnia dla worków z mąką, ono jest tam gdzieś zachowana, ale to trochę jest takie trochę wyprute, trochę bez ducha i trochę jakby tego przemysłu mało czuć. Natomiast no, dla mnie takim jedynym przykładem, no fabryka Schindlera, no wiadomo, budynek administracyjny jest, wygląda jak wyglądał. To budynek z lat 30. On wygląda prawie jak współczesny i właściwie no, nie jest jakoś średnio, nie jest jakoś bardzo atrakcyjny, no ale ekspozycja w środku nadrabia. Natomiast po drugiej stronie znajduje się krakowska Huta Szkła i dla mnie to jest taki jedyny właściwie na Zabłociu dobry przykład rewitalizacji, kiedy produkowano tam miliony butelek przed II wojną światową, w okresie międzywojennym i jeszcze wcześniej, a teraz można tam przyjść zobaczyć, jak się robi szkło, można wejść, zobaczyć ekspozycję małą, a przede wszystkim no, pokazy na żywo tworzenia rzeczy ze szkła, jest sklep ze szkłem, jest galeria ze szkłem, jakby to, co było, przetworzono na modłę turystyczną, współczesną, ale zachowując jakby ciągłość, nie? Ciągle się tam robi szkło, tylko no, już inne funkcje pełni. Także to jest taki przykład rewitalizacji, natomiast zdecydowana większość, wszystkie te zabudowania, rzezalnia miejska, fantastyczny, ogromny budynek nad Wisłą, gdzieś zostaje po nim pusty plac. Telpot zmieniony w Akademii, gigantyczny, też jakby bez trochę, no jest tam jakiś nalej se na dole, gdzie po prostu są zdjęcia, jak wyglądał Telpot kiedyś, ale z tego przemysłu zostało po prostu bardzo, bardzo mało. Nie wiem czemu, ale w 2006, jak powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określał funkcje dla poszczególnych budynków, dla poszczególnych miejsc, tam jakby zakładano zachowanie poprzemysłowego charakteru tej części. Oczywiście nie chodzi o to, żeby każdy fabryczny budynek został tam, gdzie był. Natomiast no, moim zdaniem tego przemysłu tam po prostu jest strasznie mało, tych śladów tego przemysłu. Po prostu przy ulicy Romanowicza są takie dwie zagadkowe kolumny, które też nikt nie wie, do czego służą, a to była brama wjazdowa do dawnej fabryki. Po prostu bardzo długo walczyliśmy o zachowanie samej bramy, deweloper ją wyburzył, potem dostał nakaz jej odbudowania, postawił te dwa filary, które wyglądały zupełnie inaczej, dostał kolejny nakaz na naszą prośbę, żeby zmienić góry tych filarów, bo one wyglądały tak jak brama. No ale po prostu to są takie ślady, które jak ktoś czyta przewodnik, kto się bardzo interesuje, to może wie, co to oznacza, ale tak naprawdę no nie wiem, jak pani, jak młodzi ludzie chodzą po Zabłociu, to nie czułem tam chyba klimatu po przemysłowej dzielnicy. Ja mam jeszcze to szczęście, nieszczęście, że po prostu mieszkam na Zabłociu. Moja rodzina 150 lat temu wybudowała tam kamienicę, w której jestem szczęśliwym współudziałowcem i tam mieszkam i tak od właściwie 30 lat tam mieszkam. Wiadomo, wcześniej mieszkałem z rodzicami w innej części miasta, natomiast no, obserwuję, jak to się po prostu zmienia i jak po prostu znikają. Nie wiem, może na końcu mojej ulicy był i Transbud, i elektromontaż, i to były totalnie nieinteresujące budynki. I akurat dobrze, że poleciały, no ale część po prostu, część ta fabryka Wódek Krakus, ciekawe poprzemysłowe budynki, które zaadaptowane do nowych funkcji, jakby mogły no być takimi znakami w przestrzeni, żeby nawiązywały do tego, że był tam kiedyś przemysł. A dzisiaj mówię, stała ślusarska przemysłowa, to właściwie tylko nazwy. Jednym z bardziej znanych miejsc na Zabłociu była fabryka Emalia Oskara Schindlera. Gdyby mógł pan nam opowiedzieć o niej coś więcej? No właśnie, wszyscy kojarzą to jako fabrykę Oskara Schindlera. Fabryka powstała w latach 30. przed II wojną światową jako fabryka Rekord i produkowała rzeczywiście metalowe naczynia, garki i różne inne wyroby. I rzeczywiście została przejęta przez Oskara Schindlera i niektórzy twierdzą, że to właśnie dzięki niemu 1100 Żydów zostało uratowanych. Wersje tej historii są różne. Wszyscy znamy tą, którą wymyślił, nie boję się tego słowa, Spielberg, i uważamy, że ona jest w jakimś stopniu prawdziwa. Czy do końca, to już ja bym pozostawił historykom i wszystkim innym. Fakt jest faktem, że to ta fabryka, ten film wpisał to miejsce na stałe do tras turystycznych wszystkich, którzy przyjeżdżają do Krakowa. My jakby jako stowarzyszenie nie negujemy
negujemy istotności okresu getta i II wojny światowej w Podgórzu, natomiast no, mamy świadomość, że getto istniało tutaj w latach 1941-43 przez 2 lata. Historia miasta Podgórza i potem powojenna dzielnicy Podgórze jest dużo dłuższa, ciekawsza, inna. Nie skupiamy się na historii getta i historii fabryki Schindlera, natomiast fakt jest faktem, że jest to chyba najliczniej, na pewno najliczniej odwiedzany oddział Muzeum Krakowa i jest to miejsce, które jest ważne i które no, zdecydowanie warto polecić. Natomiast warto też doczytać w różnych źródłach, jak było, które wersje są bardziej prawdopodobne, a które mniej. Powstał kilka lat temu, fundowany zresztą przez zrzutkę i studentów, przez Artura Wabika, zaprojektowany świetny mural przy ulicy Dąbrowskiego. Teraz powstał drugi mural, widoczny od strony Mostu Kotlarskiego. Jak to nasz prowadzący dr Krzysztof Wielgus powiedział, że mural bardzo ładnie przedstawia wszystko, co upadło na Zabłociu, czyli samolot i fabryki. To tak w skrócie chyba historia Zabłocia. Ten moim zdaniem jest dużo lepszy mural, jest naprawdę, naprawdę świetny. Także takie spacery robimy co roku i to już mogę zaprosić 16 bez względu na dzień, bez względu na pogodę, 16 się spotykamy o 19, żeby przypomnieć tą historię. Podgórze czeka na odkrywców, zapraszamy na stronę podgórze.pl do czytania przewodników i do odwiedzania Podgórza.